dla kontrastu zobaczcie, jak wygląda dzisiejszy obiad Pawła. Właśnie wczoraj robiłam wegańskie a la żeberka. Niebawem też bym zjadła. Hej wszystkim, tu już jest. Dzisiejszy film to udokumentowanie bardzo ciekawego dla mnie doświadczenia. Wyobraźcie sobie bowiem, że ja, osoba, która jak chyba widać po moim kanale, kocham jedzenie jak mało co innego na świecie, przez ostatnie 4 dni nic nie jadłam. Tak, postanowiłam zrobić sobie mały detoks, podczas którego nic nie jadłam, a jedynie piłam świeżo wyciskane soki z warzyw i owoców. Jeżeli macie czas i odpowiedni sprzęt, to takie soki możecie oczywiście wykonywać sobie sami. Ja akurat piłam soki firmy Raw Stacja. I tak, zanim przejdę do pokazania Wam klipów z mojej sokowej przygody, to pomyślałam, że chciałabym powiedzieć kilka słów wstępu na temat tego, dlaczego właściwie tyle osób decyduje się na detoksy sokowe i dlaczego nie należy się ich bać. Wiem bowiem, że istnieje sporo negatywnych przekonań na temat detoksów i nawet kiedy wstawiłam jakiś czas temu właśnie fotkę z tym sokiem, to pojawił się wysyp komentarzy bardzo nieprzychylnie nastawionych do tego typu diety. Wiele osób na hasło detoks krzywi się bowiem i wyobraża sobie, że jest to jakaś niepotrzebna tortura, jest to jakieś niepotrzebne zagładzanie się i że to wszystko robi się tylko w imię tego, żeby zrzucić kilka kilogramów. Po pierwsze, warto zauważyć, że hasło detoks to nie jest bynajmniej żaden wymysł czy moda, która pojawiła się niedawno, a wręcz przeciwnie, detoks, post jest to coś, co towarzyszy człowiekowi właściwie od zarania dziejów. Jeżeli cofniemy się do czasów ludzi pierwotnych, to wiadomo, że dni postne mieli oni narzucone odgórnie, czy przez jakieś szkodliwe warunki pogodowe, nieurodzaj, czy niepowodzenie na polowaniach, ale nawet już później, kiedy cywilizowany człowiek miał stały dostęp do dowolnej ilości pokarmu, to wciąż odmawianie sobie jedzenia pozostało głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Pościli wszyscy wielcy filozofowie, naukowcy, przywódcy religijni. Poszczeniu w takiej czy innej formie od zawsze przypisywano właściwości lecznicze, ale także i duchowe. I zobaczcie, że tak naprawdę do dziś we wszystkich religiach występuje pojęcie postu. Przynajmniej teoretycznie, bo praktycznie wydaje mi się, że coraz mniej osób trzyma naprawdę ścisły post. I tutaj słowo właśnie detoks, post, wiele osób kojarzy z chęcią zgubienia kilku kilogramów. Jednak tak naprawdę taki detoks nie przyczyni się jakoś szczególnie odchudzaniu, bo wiadomo, że aby taki efekt utrzymał się na dłużej, musielibyśmy taką dietę trzymać cały czas. A wiadomo, że taki detoks to dieta jedynie na kilka dni. I jasne, po kilku dniach na samej wodzie czy na samych sokach oczywiście zauważymy, że mamy na przykład płaski brzuch, ale to nie jest jedyny cel takiego detoksu. Idąca za tym filozofia jest o wiele głębsza. Mianowicie, kiedy nieustannie jemy i to jedynie spalamy, nie dajemy naszemu organizmowi chwili wytchnienia ani okazji, aby poświęcił więcej energii na inne procesy. I tak, kiedy na moment wciskamy pauzę i sprawiamy, że to trawienie nie wymaga od nas aż tyle energii, to automatycznie nasze ciało może poświęcić więcej energii na samo oczyszczanie się, samo uzdrawianie się, na lokalizowanie jakichś wadliwych komórek i na regenerację. Wiele osób twierdzi też, że poza tymi cielesnymi korzyściami detoks jest też dla nich wręcz spirytualnym przeżyciem, pomaga im oczyścić umysł, zajrzeć jakoś w głąb siebie i tak dalej. To akurat dosyć indywidualna sprawa i trudno to zbadać. Są natomiast badania, które potwierdzają korzyści zdrowotne dla naszego ciała, jeżeli chodzi o taki post. I rzeczywiście ma on podobno pomagać w profilaktyce i leczeniu wielu chorób i schorzeń. Co więcej, są także badania, które udowadniają, że w trakcie detoksu
mamy zwiększoną aktywność neuronów w naszym mózgu, właśnie wynikającą z tego, że mamy w sobie więcej energii, z którą nie wiemy co spożytkować i trafia ona właśnie do naszego mózgu i dzięki temu spowalnia to proces starzenia się naszego mózgu, zapobiega powstawaniu różnych chorób, na przykład Alzheimera. Sami chyba więc przyznacie, że brzmi to wszystko dość obiecująco i zdecydowanie wygląda na to, że za hasłem detox jednak kryje się coś więcej niż tylko moda i chęć odchudzenia się. Mam więc nadzieję, że osoby, które są do tematu sceptycznie nastawione po tym krótkim wstępie podejdą do reszty filmu z otwartymi umysłami. I tak, to było tyle, co chciałam Wam póki co powiedzieć. Teraz zapraszam Was do oglądania klipów dokumentujących dokładnie, co przez te 4 dni na sokach przeżywałam, a potem jeszcze wrócę do Was trochę pogadać i podsumować całe to doświadczenie i efekty, które mogłam zauważyć. Tak właśnie prezentuje się mój ostatni posiłek przed sokowym eksperymentem. Zazwyczaj na śniadania właśnie robię jakieś soki albo smoothie, ale stwierdziłam, że skoro czekają mnie 4 dni na samych sokach, to tym razem zjem coś stałego i ciepłego, więc mam tutaj płatki ryżowe na mleku z truskawkami i bananami i zabieram się za jedzenie, bo zaraz muszę uciekać. Hej, jesteśmy już z Pawłem. Cześć wszystkim, z tej strony Panato. Hej Panato, jesteśmy w aucie, bo jedziemy właśnie na trening i na trening bardzo nietypowy, jest to bowiem trening elektrostymulacją. To będą nasze chyba trzecie zajęcia. Może coś uda mi się nagrać podczas tego treningu, bo to też jest szczerze mówiąc niezły kosmos. Sobie stoisz podłączony do maszyny, nie musisz się ruszać, nie musisz nic robić, a podobno mięśnie pracują tak samo jak podczas zaawansowanego treningu na siłowni. Pamiętam oddychanie, dobrze? Dobrze, klatkę zbierz. Pamiętaj, że to jest, wiesz, mocniejsza maszyna. To jednak jest dość istotny element. Tak. Wydech. Wydech. Dobra, a jedno. Okej, wróciliśmy już z treningu i słuchajcie, odbrałam paczkę z moimi sokami. Tak prezentuje się to, co dzisiaj będę jadła. Co tam, Stefanku? O matko, on jest taki słodki. Zajrzyjmy do środka. Ręka mi się trzęsie, bo Stefan cały czas się w nią wtula. Już dobrze, już spokojnie. Mamy przepiękne, kolorowe soki. Jest też mała informacja od firmy Rowstacja. Tak więc prezentują się moje soki na dziś. Są ponumerowane, więc sięgnijmy po jedyneczkę. Detoks sokowy o zapachu słońca, wieczna młodość, ananas, pomarańcza, jabłko, goździki, kardamon. Tutaj jak widzicie macie wypisane też wszystkie wartości odżywcze. Okej, a więc sprawdźmy jak smakuje. No ten, powiem Wam, jest przepyszny, ale ja najbardziej lubię właśnie soki owocowe. Trochę trudniej wchodzą mi te z dodatkiem warzyw, ale owocowe soki to dla mnie sama przyjemność. Tak, ja dzisiaj piję soki, a Paweł teraz będzie jadł tofucznicę, więc... Niebowiem też bym zjadła, ale ten sok jest, ten pierwszy sok jest na tyle pyszniutki, że odżałowanie tofucznicy jakoś przeżyje. Minęło około 2 godziny, odkąd piłam ostatni sok i akurat robi się głodna, więc dobrze, że to już czas na sok numer 2. Ten sok nazywa się Kwartet Mocy i mamy tutaj pomarańczę, seler, marchewkę i kurkumę. Spróbujemy. No, jest okej. Powiem Wam, że szczerze mówiąc, zdecydowanie wolę soki owocowe. Nie to, że jest to niedobre, po prostu poprzedni był lepszy. Ale wypiję do dna, bo tak jak mówię, właśnie zrobiłam się już głodna. Minęły już kolejne 2 godziny, a to oznacza, że czas na kolejny sok. Tym razem taki zielony, nazywa się Zielony Strzał. I składają się na niego jabłko, imbir i seler naciowy. To powinno być smaczne akurat. Takie kombinacje lubię. Mm.
Daniek bardzo dobry, taki orzeźwiający. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się póki co czuję, to jest okej. Jedyny efekt, który póki co widzę, to to, że non stop chce mi się siusiu i non stop robię siusiu. Ale to chyba logiczne, bo spożywam zdecydowanie więcej płynów niż zazwyczaj. Poza tym mam się dobrze, mam wciąż sporo energii, nie czuję się jakoś super głodna, więc na razie powiedziałabym, że idzie dobrze. A dla kontrastu zobaczcie, jak wygląda dzisiejszy obiad Pawła. Właśnie wczoraj robiłam wegańskie a la żeberka, no i Paweł okrzyknął je najlepszym obiadem, który póki co mu zaserwowałam, więc serce trochę mi się kraja, no ale będzie jeszcze okazja, żeby to zjeść. Sojowe żeberka, uwielbiam. Czas na kolejny sok i ten zapowiada się bardzo smacznie, ponieważ tak, mam tutaj nazwę Talia Osy i jest to sok z grejpfruta, cytryny, pomarańczy, imbiru i pieprzu cayenne. Bardzo dobry, owocowo orzeźwiający, ale z nutką pikantności właśnie takiej. Nie wiem, czy ten póki co... Oblałam się. Klasyczna Juszec właśnie, tak. Ale próbowałam powiedzieć, że nie wiem, czy ten nie jest najsmaczniejszy póki co. Co, tym razem ty, Julian, przyszedłeś zbadać pudło? To nie dla ciebie nic. Ale Natura Koto oczywiście podpowiada. Smaczne. Natura Koto podpowiada zbadać pudło, jak zawsze. Hej, mam już następny dzień. Ja wyglądam trochę nie za bardzo, bo właśnie skończyłam ćwiczyć. W ogóle wczoraj tak jakoś nie zdążyłam się z wami pożegnać i nie zdążyłam nawet wypić ostatniego soku. Co tam, Julian? Bo słuchajcie, poszłam spać wcześniej jak dziecko. Chyba po prostu byłam bardzo zmęczona, bo wcześniejszą noc miałam nieprzespaną i tym sposobem właśnie... I tym sposobem właśnie nie wypiłam wczoraj jednego soku, więc jeżeli dziś będę szczególnie głodna czy spragniona, to będę miała jeden sok w zapasie. I sok, który mi wczoraj został, nazywa się Harmonia Ciała i tutaj mamy burak, marchewka, pomarańcza, spirulina. A tymczasem, jak widzicie tutaj, już dostałam soki na dziś, więc zaraz rozpakuję je i zobaczymy, jakie smaki mam tym razem. Tak, właśnie skończyłam ćwiczyć, więc jak najbardziej chętnie coś wprowadzę do brzuszka. I tak właśnie prezentują się moje soki na dziś. Co prawda to jest numer jeden, ale wiecie co, ja jakoś na śniadanie rano zawsze lubię jeść lub pić coś słodkiego, więc chyba w pierwszej kolejności wypiję ten sok, mimo że ma tutaj czwóreczkę. I jest to sok tropikalny raj, pomarańcza, ananas, cytryna, spirulina. Właśnie na śniadanie... idealnie, pomarańcza, ananas, o wiele lepiej niż seler naciowy, nie wiem. Dajcie znać, czy też macie jakieś takie swoje upodobania. Właśnie ja mam tak, że rano lubię jeść śniadanie na słodko, albo robię jakieś słodkie soki właśnie z owoców, albo smoothie, albo jem owsiankę na słodko, a niekoniecznie lubię jeść wytrawne śniadanie, jakieś kanapki albo coś, na drugie śniadanie ewentualnie, ale pierwszy posiłek zawsze lubię, kiedy jest słodki, więc zaczynamy właśnie tym ananasowo-pomarańczowym sokiem. Pyszniutki. Zabieram się za wypicie drugiego soku dzisiejszego dnia, drugiego soku z numerkiem 1. I tym razem jest to sok zielony strzał. Chyba już piłam go wczoraj, nie? Jabłko, imbir, seler naciowy. I coś tak mi świta, że chyba wczoraj piłam... taki sam smak, nie? Albo na pewno podobny. Wiatr jakiś się zerwał, oblałam się. Te soki właśnie są tak od serca nalane, że trzeba trochę uważać, kiedy się je otwiera. Dobra, na szczęście na spodenki, a nie na białą górę. Mega. Niezmiennie bardzo mi smakuje. I tak, chyba wydaje mi się, że wczoraj już piłam ten sam smak. A już wyjątkowo wspaniale smakuje z włosami buzi, ale brak mi rąk właśnie. Tu sok, kamera, wiatr, więc rozłączam się, żeby móc delektować się sokiem bez włosów.
Właśnie dobieram się na nagrywanie nowego filmu. Tymczasem pora na kolejny sok. Jego połączenia, powiem wam, jestem z jednej strony trochę ciekawa, a z drugiej strony się obawiam, ponieważ ten sok to dobra wibracja, papryka, pomarańcza, jabłko, szpinak, olej lniany. Trochę szalone połączenie, taki warzywno-owocowy miks. Nigdy nie padłam na to, żeby dodać do soku paprykę, więc zobaczymy, jak będzie to smakować. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym się nie oblała. No i próbujemy. Wow, bardzo ciekawe połączenie. Ale jakimś dziwnym sposobem smakuje to naprawdę dobrze. Nigdy nie wpadłabym na to, że papryka może tak smakować w soku. Słuchajcie, jest godzina 22 i ja do tego czasu kompletnie zapomniałam o moich sokach, bo nagrywałam film, potem go montowałam, rzucałam na YouTube, a jakoś tak mam, że zawsze jak jestem w ferworze jakiejś pracy, to zapominam kompletnie o jedzeniu. No i właśnie dopiero sobie przypomniałam, że 22. No i sięgnęłam więc po sok z numerem 5, ale jeden sok z dzisiejszego dnia mi zostanie. No, powinnam teoretycznie chodzić chyba głodno na tym detoksie, a mi jeszcze zostaje z zapasem tych soków. Ale to dobrze, bo akurat jutro z samego rana jedziemy na trening, więc pewnie nie zdążę odebrać nowych soków, więc ten, który został mi z dzisiaj, będę miała na jutro na śniadanie. A tymczasem na kolację wypijam sok o nazwie Spokój Ducha, jak adekwatnie. Spokój Ducha i tutaj mamy ananas, gruszkę, burak, pietruszkę. Ciekawa jestem w sumie, jak mi podejdzie dodatek buraka w soku. Zaraz ocenimy. No, burak jest dość mocno wyczuwalny. Ale nieźle smakuje w takiej owocowej kompozycji. No, sok jest bardzo smaczny. Siemka, mamy już następny dzień. Tak jak zapowiadałam, wypijam dzisiaj sok, który został mi z wczoraj. Jest to sok zielony detoks, ananas, gruszka, ogórek, spirulina. No właśnie, dobrze się nawet złożyło, że ten sok mi został, bo zaraz wychodzę z domu, bo na 10 mam trening, a soki są dostarczane właśnie jakoś przed 10 zazwyczaj. Czy ja za każdym razem muszę się oblać? Bardzo ciekawy smak. Mocno czuć ogórka, ale jednocześnie jest też mocno słodkie. Panda szaleje. O, ktoś dzwoni. Możliwe, że to kurier z sokami na dziś jednak wcześniej. Słuchajcie, przyszły już soki na dziś. Jeden od razu biorę na drogę i lecę. Okej, słuchajcie, ja właśnie sięgam po drugi sok dzisiejszego dnia. Jest to wieczna młodość, ananas, pomarańcze, jabłko, goździki, kardamon. No, bardzo smaczny, głównie czuć pomarańcze. Ja czuję, że wszystkie moje testy tych soków wyglądają tak samo. No, bardzo smaczny, więc. No, ale co mam poradzić, wszystkie są smaczne. Spójrzcie, to się wydarzyło u nas. Mamy podłączony, działający, włączony telewizor. Tak, co to mundel zrobił z człowieka? Paweł, skomentujesz to jakoś? A co? To, że mamy telewizor. No, tylko z okazji mundialu. Ja tymczasem zaczynam pić kolejny sok. Talia osy, grejpfrut, cytryna, pomarańcza, imbir, pieprz, kajen. Co tam, Panusia? Też byś chciała sok? No i słuchajcie, będę bardzo monotonna, bo sok jest bardzo smaczny, po raz kolejny. Ostatni i też sok, którego najbardziej się obawiam, bo jest to sok wytrawny. Turbo spalanie, pomidor, burak, marchew, pieprz, kajen, sól himalajska. Całe życie byłam uprzedzona do soków pomidorowych, więc trochę się boję, jak to będzie smakowało, ale zaraz zobaczymy.
No jak wiecie, jestem w stanie to przełykać i pić, więc nie jest źle. Jest bardzo pikantne. W sumie głównie czuć marchewkę i tą pikantność, więc wcale nie jest takie złe. No słuchajcie, nie jest to mój ulubiony sok, ale też nie jest zły. Z pewnością jestem w stanie go wypić. Hej, mamy już dzisiaj czwarty dzień mojego sokowego detoksu. Wolę się nie pokazywać, strasznie się umęczyłam, upociłam, bo właśnie skończyłam ćwiczyć. A jeszcze mogłabym pokazać, jaki mam piękny, płaski brzuch po trzech dniach na sokach. Tak prezentują się soki na dziś. Julian nie był w zestawie, proszę sobie nie wyobrażać. Zobaczcie, jak to jest. Widać po nim, że jemu się to podoba, że go głaskam. A mimo to ucieka. Julian, dlaczego uciekasz od miłości? Co? Dlaczego uciekasz od miłości? Ale jego słabym punktem, kiedy się rozpuszcza, jest kiedy głaszczę go w uchu. To wtedy zobaczcie, jak się kładzie. Kładzie i jest z niego słodki, potulny kotek nagle. Tak, Julian? Lubisz głaskanie po uszku? Czasem aż trudno uwierzyć, jaki on jest wredny, kiedy jest taki słodki, co? Nawet mruczy chyba. Ale zaszczyt mnie spotkał dzisiejszego poranka. Okej, ale wracając do soków. To jest numerek jeden na dziś. Jabłko, imbir, seler naciowy. Ale tak jak Wam mówiłam, z rana zazwyczaj lubię wypić coś słodkiego, więc zobaczmy, co innego by tu pasowało. Myślę, że albo 100% pomarańcza, albo ananas, gruszka, ogórek, spirulina. Może to. Zacznijmy dzień od zielony detoks, ananas, gruszka, ogórek, spirulina. Co jest, zobaczcie, z tymi kotami i pudełkami. Wiele osób mówi, że to chodzi o to, że koty lubią siedzieć w pudełkach, bo to świetna kryjówka, ale Julian nawet w nich nie siedzi. On po prostu je czci, podchodzi i je liże, podgryza. Tak, Julian? Kochasz pudełka? Tak w ogóle, to słuchajcie, nie wiem, czy dzisiaj nie złamię mojego detoksu, bo teraz jedziemy spotkać się z przyjaciółmi i planuję upiec brownie, więc wiecie, nawet żeby sprawdzić... Czekajcie, chyba jestem nieostra. O, a w tle widzicie Pawła, który sam sobie robi śniadanie. Zobaczcie, do czego to doszło. Ja mam soki, więc Paweł sobie robi sam śniadanie. Poszła to. Kochanie, co się stało? Mam ci pomóc jednak? Spokojnie, to tylko wiśnia. Tak, wracając do tematu robienia ciasta, będę robić ciasto i myślę, że raczej je dzisiaj zjem. Nawet dla zasady, wiecie, trzeba spróbować, czy dobrze wyszło, czy nie jest surowe w środku i tak dalej. Więc niestety będę dzisiaj jadła czekoladowe ciasto. Ale panda chyba się sprzeciwia. Ale nie zjem go za dużo, spokojnie. Więc myślę, że to nie zaburzy efektów naszego sokowania. Właśnie chciałam Wam się zameldować, że piję kolejny sok. Tym razem jest to dobra wibracja, papryka, pomarańcze, jabłko, szpinak, olej lniany. Chyba już to piłam, no nie? Z pomarańczą i papryką. Właśnie przybieram się do wypicia następnego soku, ale tutaj już myślę, że test smaku możemy sobie darować, bo jest to 100% pomarańcza, a jak pomarańcza smakuje, to chyba wszyscy wiedzą. Czas na kolejny sok i chyba ten smak już piłam. Zielony strzał, jabłko, imbir, seler naciowy. A w ogóle tak, jakbyście się zastanawiali, co mi się stało. Tak właśnie wygląda życie z kotami. I o dziwo, słuchajcie, tym razem była to sprawka Stefana, a nie Juliana. Tak, Stefanowi też się zdarza czasem, ale on to przynajmniej robi niechcąco. W przeciwieństwie do Juliana, który jak już nas krzywdzi, to z pełną premedytacją. Dobra, czekajcie, muszę otworzyć sok. No to pijemy i w ogóle nie rozlełam tym razem.
Jestem z siebie taka dumna. I słuchajcie, ostatni sok dzisiejszego dnia i ostatni sok w ogóle tego detoksu, ale pozwolicie, że daruję sobie test smaku, po pierwsze dlatego, że już jest trochę późno i nie chce mi się pokazywać mojej zmęczonej buzi, to to proszę, Stefan chce się pokazać, tak? Stefan! A poza tym tego smaku już próbowaliśmy. Myślałam, że może przy tym ostatnim soku coś się więcej rozgadam, ale chyba lepiej, jeżeli już jutro ze świeżą, wypoczętą głową opowiem Wam o wszystkich moich doświadczeniach w podsumowaniu tego filmu. I tak to właśnie wyglądało. O dziwo, jak widzicie, wcale nie było aż tak ciężko, wcale nie chodziłam głodna, zmęczona, wypompowana z energii, na. A wręcz przeciwnie, jak widzieliście, sokami byłam wręcz przepita. Bywały dni, że nawet wszystkich soków nie wypijałam, że dostawał mi jeden. Miałam naprawdę dużo energii, o czym chyba może świadczyć fakt, że nie musiałam rezygnować z moich treningów. Właściwie nie musiałam w żaden sposób dopasowywać mojego trybu życia pod to doświadczenie. Co prawda podczas takiej kuracji można doświadczyć negatywnych skutków detoksylacji, takich jak właśnie zmęczenie, jak jakieś wypryski, jak jakieś nawet lekkie zatrucie pokarmowe, ale mnie to wszystko minęło. Myślę, że mogło być tak dlatego, że jednak na co dzień odżywiam się dosyć zdrowo, więc mój organizm nie był w aż tak wielkim szoku, że pije te soki, tylko bardziej chyba ulgą było dla niego to, że ta forma tego jedzenia była tak dobrze przyswajalna, bo zazwyczaj przecież to, co jem, to organizm musi sam przemielić i przerobić na taki a la sok, a tutaj już był mu ten sok podawany w płynnej formie, rozlewającej się łatwo po organizmie i dostarczającej wszystkich witamin i minerałów z owoców i warzyw. Ale tak, niektóre osoby przeżywają naprawdę takie detoksy. Ja przypominam sobie, jak na przykład wyglądały pierwsze dni Pawła na weganizmie. No słuchajcie, czułam się, jakbym miała mały odwyk w domu. Paweł naprawdę przez kilka dni się mocno odtruwał, wymiotował, bolała go głowa, jego organizm po prostu był w szoku. Kiedy zaczęłam mu gotować zdrowe jedzenie i wiecie, smoothie warzywno-owocowe. Ale jeżeli na co dzień odżywiacie się raczej zdrowo, to chyba nie powinniście odczuwać aż tak ekstremalnych efektów takiego detoksu, a raczej tylko czerpać przyjemność i korzyści z tych dobrych efektów. Powiem Wam, że ciekawi mnie bardzo to, że rzekomo dzięki temu, że zużywamy mniej energii na trawienie, to więcej idzie do naszego mózgu. Myślę, że coś w tym może być, bo w czasie, kiedy byłam na tym detoksie sokowym, miałam strasznie dużo snów i te sny były niesamowicie intensywne, pokręcone i po prostu budziłam się rano i byłam w szoku, więc może rzeczywiście moja głowa wyjątkowo pracowała. Co więcej, jeżeli chodzi o efekty, które zauważyłam, tak jak mówię, odchudzanie się nie powinno być głównym celem takiego detoksu, ale jednak jednym z najbardziej zauważalnych efektów jest oczywiście to, że mamy piękny, płaski brzuszek, ponieważ trawienie tych soczków to jest dla naszego organizmu pestka, wszystko leci sprawnie i przyjemnie i nie mamy żadnych wzdęć, nic nam w tym brzuchu nie zalega, więc tak, naocznym efektem takiego detoksu też jak najbardziej jest to, że mamy piękny, płaski brzuszek. Poza tym myślę, że po takim detoksie później z kolei jest łatwiej trzymać zdrową dietę, bo kiedy się przez kilka dni pije same zdrowe soczki, to później trochę serce się kraja na myśl o tym, że miałabym nagle wrzucić sobie do brzucha paczkę chipsów, no nie? A dodatkowo po 4 dniach bez jedzenia człowiek cieszy się nawet na myśl o zjedzeniu banana. No chipsy to w ogóle byłby kosmos, ale nawet jedzenie banana jest wyjątkowo ekscytujące, bo co prawda nie chodziłam głodna, wręcz przeciwnie, te soki już mi podchodziły pod gardło, byłam nimi strasznie przepita, ale ja kocham jeść, kocham gotować, kocham sam proces tego skubania czegoś rękami, przeżuwania i zwyczajnie właśnie brakowało mi rzucia jedzenia, brakowało mi poczucia czegoś w buzi i w żołądku, co nie byłoby cieczą.
I tak, to chyba wszystkie moje refleksje, które mam na temat tego doświadczenia. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, na pewno będę odpowiadać. A jeżeli sami bylibyście zainteresowani takim detoksem sokowym, przez który przechodziłam ja, to w opisie znajdziecie link do strony Rostacja i znajdziecie tam też kod rabatowy. Ja jestem z Rostacji bardzo zadowolona, soki były bardzo smaczne. Przez 4 dni jeden tylko nie do końca mi podszedł, więc to chyba bardzo dobry wynik. Soki były każdego dnia punktualnie przed 10 pod moimi drzwiami. A poza tym Rostacja ma najtańsze detoksy sokowe, jeżeli chodzi o dostawę na teren całego kraju. Tak, i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się podobał, jeżeli Was zainteresował, to zostawcie proszę łapkę w górę. Jak zawsze zapraszam Was także na mojego Instagrama i na naszą grupę na Facebooku. I tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!